Zaprosimy pana Roberta Baryłę, członka zarządu wojewody łódzkiego. Poprosimy o brawa. Bardzo dziękuję. Czcigodny księże proboszczu, panie starosto, panie przewodniczący, panie wójcie, gospodarzu dzisiejszej uroczystości, pani dyrektor, pani kierownik ARiMR-u, wszyscy zaproszeni goście, koła gospodyń wiejskich, drodzy druhowie, ale w szczególności drodzy rolnicy, mieszkańcy gminy Łanięta. Pragnę serdecznie podziękować w imieniu zarządu województwa łódzkiego własnym za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość dożynkową. Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny mogę uczestniczyć w tak ważnym i szczególnym dniu. Ten ostatni czas, te dwa lata, bardzo trudne dla nas wszystkich, dla całej populacji, nie tylko w Polsce, Europie, ale na świecie. Walka z niewidzialnym zagrożeniem, które zmieniła życie prywatne, życie zawodowe, ograniczyła przede wszystkim nam te więzi społeczne. Ale jest dzisiaj ten piękny dzień, ten moment, ten czas, gdzie możemy wspólnie razem się spotkać i tak jak pięknie ksiądz proboszcz w swoim kazaniu powiedział, przede wszystkim podziękować Bogu, ale też podziękować ludziom, podziękować tym wielkim bohaterom, czyli rolnikom za waszą ciężką, trudną pracę, czasami tą pracę niewymierną ekonomicznie, ale jak bardzo potrzebną. Bo każdemu z nas do odpowiedniego funkcjonowania, do życia codziennego jest potrzebne to szeroko rozumiane bezpieczeństwo. A to bezpieczeństwo żywnościowe zapewniacie nam wy, drodzy rolnicy. To dzięki wam chleba powszedniego na naszych stołach nie zabraknie, ani innych produktów. Za co wam pragnę przede wszystkim w tym miejscu podziękować. Pragnę tylko przytoczyć słowa największego naszego rodaka Jana Pawła II, kiedy w swojej homilii powiedział w Krośnie, 97 rok. Oddaję hołd spracowanym rękom rolnika, tym rękom, które w ciężkiej, trudnej ziemi wydobywały chleb, a kiedy była potrzeba, tej ziemi broniły. 1918 rok, odzyskanie niepodległości po 123 latach zaborów. Ale pamiętamy z historii 1920 rok, walka z bolszewikami. I kto chwycił za tą broń? Właśnie chłopscy synowie. To oni walczyli o naszą wolność, o naszą niepodległość. To rolnicy nigdy nie pozwolili wydrzeć tej ziemi, ani z rąk okupantów, ani nigdy nikt nie mógł na tym zapanować. I bardzo wam za to pragnę podziękować. Jako samorząd województwa łódzkiego podejmujemy wszelkie działania, przede wszystkim z myślą o rolnikach, o mieszkańcach poszczególnych gmin w naszym regionie. Szanowni Państwo, takich gmin jest 177. I dokładamy wszelkich starań, żeby poprawiać tą jakość życia wszystkich mieszkańców. Tak ogromne środki, regionalny program operacyjny na OZE, odnawialne źródła energii, tylko w naszym powiecie to jest około 6 milionów złotych. Program rozwoju obszarów wiejskich z myślą o wodociągach, właśnie szeroko rozumianej tej infrastruktury, około 6 milionów złotych. Europejski Fundusz Społeczny, tak bardzo ważny, tak potrzebny, przede wszystkim z myślą o tych najmłodszych, o dzieciach do 3 roku życia, gdzie mogą iść do żłobków i rodzice mogą się dzięki temu realizować. Spółki wodne, tak bardzo ważne, tak potrzebne. 1/4 środków właśnie przypłynęła do naszego regionu, naszego województwa. Mieliśmy pulę około 2 milionów złotych, z tego ponad 400 tysięcy to nasz powiat, który je realizuje i wykorzystuje. Tak jak pan wójt powiedział, anomalia pogodowe powodują, że wody jest albo za dużo, albo za mało. Granty sołeckie, tak bardzo ważne, tak bardzo potrzebne, gdzie sołtysi mogli sięgać po te środki bezpośrednio, żeby realizować zamierzenia, żeby spełniać marzenia lokalnej społeczności, za co wam też
pragnę podziękować. My to potroiliśmy. Ten rok to jest 12 tysięcy złotych na sołectwo. Infrastruktura sportowa i wiele, wiele innych właśnie takich zadań, które są przede wszystkim z myślą o drugim człowieku. Nie będę przedłużał i pragnę jeszcze raz podziękować w imieniu Zarządu Województwa Łódzkiego, marszałka Grzegorza Szejbera, którego mam list i przekażę na ręce pana wójta. Szanowni Państwo, jeszcze Polska nie zginęła, póki rolnik pracuje na polskiej ziemi. Szczęść Boże polskim rolnikom. Dziękuję.